Nie żyje ceniony polski dziennikarz. Miał dopiero 61 lat. Nie żyje ceniony dziennikarz. 10 listopada Polskę obiegła wiadomość o śmierci Dariusza Klincewicza. W swoim życiu zawodowym pracował w wielu istotnych mediach, można znaleźć m.in. Telewizję Polską. Dariusz Klincewicz nie żyje. Nie żyje Dariusz Klincewicz. W piątek 10 listopada w mediach pojawiła się wiadomość o śmierci cenionego dziennikarza. Tak trudno uwierzyć, że Darek Klincewicz nie stanie już w newsroomie publicznej telewizji. Tak bardzo współczujemy także jego rodzinie, przekazał lokalny portal w poznaniu.pl. Dziennikarz z Poznania miał 61 lat. Wiadomość o jego śmierci obiegła Polskę w piątek i tego samego dnia doszło do zgonu. Postać Dariusza Klincewicza znana jest nie tylko w regionalnych kręgach medialnych. Dziennikarz miał 61 lat. Dariusz Klincewicz odznaczał się wybitnym talentem wydawniczym. Wydawał programy informacyjne, a doświadczenie zdobywał w polskiej agencji prasowej. Później związał się z TVP Poznań. Po wielu latach pracy w Telewizji Polskiej, w 2016 roku zmarł dziennikarz, odszedł z pracy u publicznego nadawcy. Śmierć Dariusza Klincewicza odbiła się mocnym echem w środowisku dziennikarskim. Portal w poznaniu.pl podkreśla, że zmarły był mądrym i spokojnym redaktorem, który swoim olbrzymim doświadczeniem pozwalał często młodszym autorom uczyć się dystansu do opisywanych faktów, obiektywnej i sprawiedliwej ich oceny, równego stosunku do wszystkich stron sceny politycznej. W czasach pracy w TVP otrzymał ważną nagrodę. Dziennikarz wspominany jest jako osoba, która potrafiła przekazać uwagi w sposób, który nie urągał drugiemu dziennikarzowi. Dariusz Klincewicz wspominany jest jako ktoś, kto lubił dzielić się doświadczeniem i chętnie pomagał młodym adeptom sztuki dziennikarskiej. TVP Poznań wspomina, że Dariusz Klincewicz w 2005 roku zdobył ważną nagrodę. Zmarły dziennikarz został wyróżniony podczas 10. przeglądu i konkursu dziennikarskiego Telewizji Polskiej. Doceniono jego wybitną pracę w roli wydawcy programu informacyjnego.